Nabuchodonozor II zdobywa Jerozolimę i deportuje Judejczyków. Rozpoczyna się niewola babilońska. Szwedzi atakują Rzeczpospolitą i podobno rozpoczynają potop na miarę potopu biblijnego. Po bitwie pod Grunwaldem polskie oddziały docierają do Malborka. Król Władysław II Jagiełło nadaje nowy przywilej. Witam Państwa w Historycznych Wieściach, gdzie podsumowywujemy wydarzenia z ubiegłego tygodnia, ale jednocześnie z wieków. Przenosimy się najpierw do Starożytności i do Jerozolimy. 18 lipca 586 rok przed narodzinami Chrystusa. Żydzi. Ej, ale weź mi tak szczerze powiedz: my serio jesteśmy pewni, że to było 18 lipca? No bo jakby nie patrzeć, to było ponad 2,5 tysiąca lat temu. I przecież nawet nie jesteśmy pewni, czy to było 586. przed naszą erą, czy 587. przed naszą erą. A my podajemy, że 18 lipca. Skąd ty to w ogóle wiesz? Brece. Aha. Okej, okay. dobra. Możemy od nowa zacząć? Albo, albo coś? Żeby ta młodzież miała co robić po szkole. Odciągnąć ich... Nie wiem. Musimy, Proszę kontynuować. To, powtórzyć? to jest na żywo. Proszę kontynuować. 18 lipca 586 roku, przed narodzinami Chrystusa to jakaś ważna postać będzie ten Chrystus, że tak dzielimy historię miało miejsce zdobycie i splądrowanie Jerozolimy przez króla Nowej Babilonii, a więc Nabucho do Donzora II. Rozpoczyna się deportacja Żydów właśnie z Jerozolimy do państwa nowobabilońskiego. Nabuchodonozor II nie po raz pierwszy zdobywa Jerozolimę, bo zdobył ją jeszcze 10 lat wcześniej, a więc w 596 roku przed naszą erą. Wtedy to uprowadził króla Jojakina i wziął go w niewolę. Teraz po tych 10 latach ponownie zdobywa Jerozolimę, tym, że teraz ją burzy oraz dokonuje deportacji pewnej liczby Judejczyków do swojego państwa. Rozpoczyna się tak zwana niewola babilońska. Ale nie jest to niewola w takim ścisłym znaczeniu, tak? To znaczy Judejczycy mogą tam w państwie babilońskim dalej zasiadać na urzędach, tak? Mogą zdobywać niektóre urzędy. No i nie są niewolnymi ludźmi, tak jak sobie to kojarzymy powszechnie. Żydzi oczekują teraz na mesjasza, który ma przyjść i pozwoli Żydom wrócić do ich miasta do Jerozolimy. Jeżeli się pojawi, będziemy państwa informować. Nie jest dobrze, proszę państwa. Atakują szwedzi i od razu przenieśmy się do Warszawy 19 lipca 1655 roku Warszawa a więc wojna proszę państwa z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy przechodzą na plan dalszy od 8 lat walczymy z buntem kozackim drugi rok potykamy się już z moskwiecinami którzy mieli nam pomóc zwalczyć kozaków według umów a zdradziecko pomogli kozakom i car wziął ich pod swoją opiekę Ci zaś naiwnie się na to zgodzili. Żeby tego było mało, to na Rzeczpospolitą właśnie po raz kolejny najeżdża Szwecja. Nasze wojny ze Szwedami idą ciężko. O ile na początku, za czasów Zygmunta III i wojen z Karolem Sudermańskim, Jan Karol Chodkiewicz pod Kircholmem potrafił Szwedom pokazać, że nadają się oni co najwyżej do tarcia chrzanu, a nie do prawdziwej wojaczki, tak Szwedzi byli znacznie bardziej konsekwentni w swoich działaniach oblężeniach czy w obronach zamków. Potem przyszedł Gustaw II Adolf, który zreformował Szwecję, szwedzkie wojsko i zrobił z nich prawdziwą potęgę, która potrafi walczyć w polu. Chwilę spokoju dał rozejm w Sztumskiej wsi, podpisany w 1635 roku. Teraz wojna rozpoczyna się na nowo. Panują strasznie pesymistyczne nastroje. Niektórzy mówią, że zaczyna się prawdziwy potop. Są to narracje takie jak gdyby Szwedzi mieli zająć co najmniej Kraków czy Warszawę. No, znajmy umier. O ile wojska szwedzkie wkraczają powoli na tereny polskie, tak pod ujściem zbiera się już Polskie Pospolite Ruszenie, które o ile nie pokona Szwedów, to co najmniej ich spowolni. Pozostaje nam wierzyć, że Rzeczpospolita obroni się przed zbójnikami z północy, przed zdradziecką Moskwą i że w końcu stłamsi bunt kozacki. Wracajmy do studia. Przechodzimy dalej. Kolejna informacja dotyczyć będzie... Proszę Państwa, informacja z ostatniej chwili. 21 lipca 1915 rok i wojska austro-węgierskie właśnie zajęły radą. Austro-Węgry, tak? które rok temu straciły swojego arcyksięcia Ferdynanda i jego żonę Zofię w zamachu w Sarajewie. Które od roku są w pierwszej wojnie światowej, znaczy w Wielkiej wojnie, tak? Kolejnej wojny miejmy nadzieję nie będzie, tak jeszcze teraz zajęły Radą. Najszczersze wyrazy współczucia dla, dla wojska Austro-Węgier. 21 lipca 1814 roku Ferdynand VII z dynastii Bourbonów, król Hiszpanii, właśnie przywraca inkwizycję hiszpańską. Napoleon, który kilka lat temu okupował Hiszpanię, zniósł hiszpańską inkwizycję, ale na szczęście nastąpił teraz jej powrót. A teraz możemy przenieść się do Malborka. 22 lipca 1410 rok, Malbork. Ostatnie w ostatnim wydaniu historycznych wieści wspominaliśmy zresztą ja sam relacjonowałem jak to nasze wojska potykały się z wojskami krzyżackimi i jaką to wspaniałą wiktorię zdobył Władysław Jagieło z Witoldem i jak pokonali prawda i złamali krzyżacką potęgę. Teraz pierwsze oddziały Władysława Jagieły dochodzą pod Malbork. Niestety zajęło to kilka dni i Krzyżacy pod dowództwem Henry von Plauena weszli już do Malborku i zaczęli przygotowywać się do oblężenia. O ile Krzyżacy słyną z budowy naprawdę doskonałych twierdz, tak przy Malborku przeszli już samych siebie. Czy uda się Malbork zdobyć? Jest to panuje pesymizm, tak powiedzmy. Główne siły jeszcze nie dotarły. Teraz mamy dopiero pierwsze oddziały. Wydaje się, że główne siły dojdą dopiero za parę dni pod Malbork, natomiast zdobyć go będzie bardzo ciężko. Niesiejmy jednak defetyzmu. Być może się uda, a będziemy o tym na pewno relacjonować. Możemy wrócić do studia. Po tym wszystkim możemy przenieść się do obozu wojskowego w Czerwińsku, gdzie został wprowadzony nowy przywilej. Tak argumentował i wypowiadał się o nim Władysław Jagiełło. Tak, rzeczywiście. Szlachta i rycerstwo. otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały. To były nagrody oficjalne, nagrody, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej izbie. A nie zegarki od kolegów biznesmenów. Ci ludzie ciężko pracowali i pracują po to, żeby wszyscy Polacy mogli cieszyć się z rozwoju Polski, a nie wybrane grupy interesów. A co ten przywilej wprowadza? Między innymi nietykalność majątkową dla szlachty bez wyroku sądowego, to, że król bez zgody szlachty nie może bić nowej monety, czy to, że nie wolno łączyć niektórych urzędów. To już wszystko na dzisiaj, ale zanim się pożegnamy, Tutaj tablica wyników z naszych zagadek, a dzisiejsza zagadka brzmi tak. Który monarcha wydał najwięcej głównych przywilejów szlacheckich? Proszę pisać w komentarzach. Teraz przejdziemy do segmentu krotochwil, czyli dowcipów i figli. Dlaczego pieniądze nie lubią królów? Bo tylko król może bić swoje monety. Nie, to był, to był serio dobrego. Serio dobrze. Dziękujemy i do następnego.